Sobota to dla mnie taki full odpoczynek, regeneracja i to taki prezent, który lubię rozpakowywać co tydzień i co tydzień się cieszę nim tak samo. Sobota jest niesamowitym dniem odpoczynku i to jest taki dzień, w którym po prostu wszystko rzucam. Dla nikogo nie jestem dostępny i gdyby nie ta sobota, to bym zasuwał 7 dni w tygodniu, a ponieważ Ojciec nasz nakazuje z góry i mówi, masz odpoczywać i koniec. To jest niesamowity dzień błogosławieństwa, bo sam nie dałbym rady. Wiesz, kiedyś byłem chory, jak pamiętasz, miałem wątrobę tam wirusa HCV i lekarz mi kiedyś powiedział, masz nie pić, jak będziesz pił, to wirus będzie działał 8 razy szybciej. Ja się tak przestraszyłem, że nie piłem. Ale wiem, że nic by mnie nie powstrzymało, nie? Natomiast dzisiaj przychodzi Bóg i mówi, masz święcić sobotę, bo jeżeli nie, to się wykończysz. Ja sobie to tak wziąłem do serca i dla mnie to jest niesamowite błogosławieństwo. Dla mnie jest to taki szczególny dzień pod kilkoma względami. Przede wszystkim jest to taki dzień, w którym możemy odpocząć i to dla mnie to jest głównie taki duchowy odpoczynek. Jeśli w tygodniu jest ciągłe zagonienie, to w sobotę jest taki odpuszczenie wszystkiego dookoła. Sobota jest dla mnie bardzo ważna, chociaż muszę przyznać, że wielu członków naszego kościoła, których spotykają, argumentują, że przez to, że byli przymuszani do święcenia soboty, sobota straciła dla nich ważność. U mnie jest wprost przeciwnie, jest to częścią mojego życia i czuję, że jeżeli soboty miał spędzić w domu, gdzieś indziej poza kościołem, czegoś mi brakowało. Gotować dobry obiad. Powiedz, możemy coś zrobić w piątek na przykład, żeby lepiej się przygotować do sabatu? No, rosół gotować. Druga taka odpowiedź. No na pewno można posprzątać i można się przygotować nie tylko w piątek, tylko już przed piątkiem zacząć się przygotowywać, bo czasem w piątek nie ma czasu. Można zaplanować, no co będziemy na przykład robić w sobotę, tak? Czyli pomyśleć o tym, żeby się w jakiś sposób zintegrować z przyjaciółmi, żeby spędzić czas z rodziną w jakiś fajny, ciekawy sposób, pomyśleć o tym, co dzieci będą robiły w sobotę. No wiadomo, że też tak technicznie trzeba się na sabat przygotować, czyli no zrobić zakupy wcześniej, żeby ta sobota faktycznie była takim dniem odpoczynku i takiego relaksu i takiego faktycznie taką chwilą zbliżenia się do Boga. Już dzień wcześniej sobie przygotować, co jest potrzebne do zrobienia. Najlepiej sobie to napisać. Zwerbować wszystkie potrzebne siły, które są do tego konieczne. Najlepiej jeszcze zaangażować innych członków rodziny i myślę, że wtedy się uda wszystko zrobić. Okay. Ja myślę, że to wynika nie z sabatu, tylko z charakteru. Dlatego, że nasz charakter wynosimy z domu, nasz charakter kształtujemy przez całe nasze życie i jeżeli jesteśmy mili dla naszych współbraci, współsióstr, znajomych, kolegów, koleżanek, to jesteśmy dla nich mili na co dzień, a nie tylko w sabat. To wynika z charakteru, a nie z sabatu. Mam taką zasadę, że w każdy piątek wieczorem modlę się do Boga, że i proszę o to, żeby uczynił mnie takim właśnie naczyniem pustym i że ja tym naczyniem chcę być, chcę, żeby On mnie napełnił i żeby szczególnie w tą sobotę z tego mojego naczynia się wylewało na zewnątrz i zawsze modlimy się z moim mężem i prosimy o to, żeby Pan Bóg posłał nas do konkretnych osób, pokazał, kto potrzebuje rozmowy, kto potrzebuje pocieszenia, kogo zaprosić na obiad, kto potrzebuje jakiegoś wsparcia, dobrego słowa, jakiejś fizycznej pomocy, bo wiemy, że ten dzień jest dla nas darem, takim odpoczynkiem, ale też jest nam dany po to, żebyśmy służyli innym i byli po prostu dla siebie, byli tą wspólnotą, rodziną. Myślę, że powinniśmy być cały czas mili dla innych, a w sobotę no tak się zdarza, że często tak jest, że jesteśmy bardziej mili, ale myślę, że powinniśmy być cały czas. A nie masz takiego wrażenia, że przez cały tydzień czasami chodzimy nerwowi, tacy czasami chciwi, czasami pełni gniewu i nagle przychodzi sobota i wyjmujemy adwentystę z szafy i przez 24 godziny jesteśmy lepszymi ludźmi niż na co dzień? Myślę, że w wielu przypadkach może i tak jest, ale wiemy, że naszym założeniem i naszym przekonaniem powinno być, ażeby być adwentystą każdego dnia, a nie tylko w dzień soboty. Myślę, że tak, dlatego że w sobotę jest nabożeństwo, to jest bardzo taki czas, który nas buduje duchowo, czujemy taką szczególną więź nie tyle co jeszcze z Panem Bogiem, ale też ze sobą nawzajem, więc myślę, że zdecydowanie. Różnie to bywa, każdy wie jak to jest, kiedy rodzina zbiera się na nabożeństwo, no fajnie, żeby tak było. Czy Pan Jezus pracował w sabat? Jeżeli będziemy patrzyli na to z punktu widzenia faryzeuszy, to tak, pracował w sabat. Ale ja bym się nie upierał przy tym słowie. Pan Jezus pomagał w sabat. I jeżeli mamy możliwość pomóc, no Biblia jasno nas uczy, że jak najbardziej. Nie ma jakiegoś czasu, w którym powinniśmy nasze pomaganie wyłączyć. Jeżeli możemy być pomocni dla bliźnich, to o każdej porze dnia i nocy. Jeżeli wymaga tego sytuacja, nie można tego odłożyć na później, to absolutnie tak. Jest taka zasada, nawet była chyba w Izraelu, że jeśli komuś wpadł wół do rowu, no to wszyscy się zbierali, żeby pomóc, więc jeśli jest awaria, no to jest najważniejsze, żeby pomóc człowiekowi. Jeżeli mówienie jest pracą, to tak, wiemy, że całe stworzenie polega na słowach. Chrystus stworzył, dlatego jednym z imion Chrystusa jest Logos. On mówi i wszystko się organizuje, jeżeli to jest pracą. A po drugie, sobota została stworzona i dana dla dobra człowieka. Bóg nie musi odpoczywać, Bóg się nie męczy i właściwie sobota nie jest dla Boga, tylko sobota jest dla człowieka. Czyli możemy pracować, jeżeli tylko wiąże się to z tym, że niesie to dobro innym ludziom? Może nazwijmy to aktywnością w dzień sobotni, gdzie zachodzi powiedzmy pomoc, bo gdyby uważam się paliło albo gdyby była powódź, to nawet kiedy trzeba by wykonać pracę, jesteśmy w tym przypadku, jest to wyjątek od reguły, w którym mamy obowiązek i powinność pomocy. Też sobie nie wyobrażam sytuacji, że mamy możliwość pomóc komuś, tak? A jest to sobota, a my tego nie robimy, bo mamy co? Bo mamy Dzień Święty, no to chyba byłoby bardzo dziwne. To wręcz przeciwnie, uważam, że to jest taki dzień, w którym nawet celowo można szukać jakiejś sposobności, żeby komuś w jakiś sposób pomóc. No właśnie, a Pan Jezus w sobotę uzdrawiał, czyli jakoś tam pracował. Myślisz, że to jest w porządku, czy nie? Czy czego nas to uczy? Myślę, że jak Pan Jezus uzdrawiał, to dla Niego to nie była praca, a przyjemność. I też w momencie, kiedy spotykam się z wieloma ludźmi, którzy mają pracę, która polega na pomaganiu innym, to oni w sobotę nie pracują, a pomagają. Czyli na przykład albo nie biorą za to pieniędzy, albo zupełnie w inny sposób to traktują. I dla mnie coś takiego jest pomocą i coś takiego nie jest pracą. Myślę, że jeżeli Pan Jezus pomaga w sabat, to my tym bardziej powinniśmy pomagać w sabat. I nawet powiedziałabym, że my powinniśmy patrzeć dookoła siebie, czy przypadkiem ktoś nie potrzebuje pomocy, chociaż o tą pomoc na przykład nie poprosił, tak? Myślę, że to jest coś, co powinniśmy szczególnie w sabat zachowywać.